Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o kartach Tarota oraz o kartach wyroczni. Czym się różnią? Jak wygląda wróżenie z Tarota, a jak z kart wyroczni? I po które warto sięgnąć, kiedy dopiero zaczynamy naszą przygodę z kartami? Zostańcie do końca, bo razem ze sklepem Czary Mary zorganizowałam dla Was konkurs, w którym do wygrania jest jedna z moich ulubionych kart Tarota, Everyday Witch Tarot oraz parę innych prześwietnych akcesoriów do wróżenia. Zapraszam do oglądania! Podstawową różnicą między kartami Tarot a kartami wyroczni z angielskiego Oracle, bo to słowo najczęściej widzimy na opakowaniach tego typu kart, to ich budowa, ich struktura. Karty Tarota mogą mieć przeróżne motywy, przeróżną kolorystykę, mogą być bardzo kolorowe, mogą być tak jak te tutaj totalnie czarno-białe, mogą mieć różny klimat. Jednak ich zorganizowany system zawsze pozostaje ten sam. Możecie spotkać się z kartami Tarota różnej wielkości i kształtów, z motywem baśni, kotów, duchów, snów, a nawet kart Tarota malowanych ludzką krwią. Ale ich system i ilość zawsze będzie taki sam. Każda talia Tarota składa się z wielkich i małych arkan. Każda talia będzie miała 78 kart. Większe arkana składają się z 22 kart, a mniejsze z 56. Wielkie arkana opowiadają pewną historię, która zaczyna się od karty głupca, a kończy na karcie świat. Natomiast małe arkana są podzielone na 4 podgrupy, określane kolorami lub też dworami, które odpowiadają konkretnym żywiołom. Są to kielichy bądź puchary, możecie się spotkać z różnymi określeniami, przypisane wodzie, miecze odpowiadające żywiołowi powietrza, buławy, różdżki i kije bądź pałki. Te grupy również różnie się nazywa, są przypisane żywiołowi ognia oraz monety, denary lub też pentakle. Ta grupa również jest różnie nazywana i przypisana jest żywiołowi ziemi. Każdy dwór, czyli ta podgrupa małych arkan, składa się z 14 kart i każda z nich ma 4 karty dworskie, czyli królową, na przykład królową kielichów, królową mieczy, króla, rycerza i pazia oraz karty od 1 do 10, a więc chociażby 2 kielichy, 5 różdżek, 7 pentakli. Rozumiecie, o co chodzi. Wszystko zresztą widzicie w ujęciach. Wszystko, o czym teraz mówię, może się Wam kojarzyć z grą w karty. Jest to słuszne skojarzenie, ponieważ karty Tarota aż do XV wieku w Europie służyły tylko w celach rozrywkowych. No dobrze, podstawy mamy za sobą. Słuchajcie, każda karta Tarota ma swoje znaczenie. Na każdej karcie znajdują się archetypy, przeróżne symbole, które podczas czytania kart należy interpretować. Mało tego, karty mają również znaczenie wtedy, kiedy są odwrócone, czyli wtedy, kiedy rozkładamy karty bądź wyciągamy sobie z talii kartę, kładziemy ją na stoliku, a ona jest odwrócona do góry nogami. Wtedy ma ona znaczenie wprost przeciwne do jej pierwotnego znaczenia. Karty Tarota można czytać pojedynczo lub w rozkładach. Istnieje bardzo dużo przeróżnych rozkładów kart, na przykład rozkład roczny, gdzie każda wyciągnięta karta pokazuje konkretny miesiąc, rozkład w kształcie krzyża, rozkład na 3 karty, gdzie jedna karta pokazuje przeszłość, druga teraźniejszość, a trzecia przyszłość. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Mało tego, jeżeli nabierzemy wprawy w rozkładaniu kart, w interpretacji kart, to możemy tworzyć własne rozkłady. Tak jak Wam mówiłam na początku, karty Tarota mają swoją strukturę i ramy. Jednak na rynku jest dostępnych wiele motywów kart Tarota, które opierają się na tych twardych fundamentach, jednocześnie dodając coś do nich, na przykład jakieś symbole lub wariacje na temat
temat klasycznych kart Tarota. Kiedy zdecydujemy się na zakup kart, które są właśnie taką wariacją w ich interpretacji, niezwykle ważne są skojarzenia i nasza intuicja. Widziałam ostatnio taką talię Tarota, która opiera się na kinie, na filmach. Postacie, które są umieszczane na właśnie takich totalnie pokręconych kartach, odpowiadają tradycyjnym symbolom kart Tarota. Tak też jest z innymi taliami, gdzie jak na nie spojrzymy, to nie wiemy, jak się za nie zabrać i o co w nich w ogóle chodzi. Chcę Wam przez to powiedzieć, że najbardziej rozsądnym podejściem do nauki Tarota jest sięgnięcie po tradycyjną talię, z której możecie nauczyć się symboli, znaczeń i rozkładów. A dopiero potem szaleć chociażby z tarotem wampirów, duchów, czy jakiejś talii filmowej, czy też snów. Karty wyroczni. Oj, tutaj można szaleć. W swoim życiu widziałam przeróżne karty wyroczni. Niektóre były wręcz komiczne. No bo karty wyroczni, w przeciwieństwie do kart Tarota, nie mają żadnych wspólnych ram, żadnych struktur. Tutaj wszystko zależy od inwencji twórczej i pomysłu autora. Szczerze powiem, że do kart Tarota łatwo się zniechęcić i nie każdemu mogą podpasować, ale karty wyroczni. Myślę, że każdy z Was znalazłby talię dla siebie. Interesują Cię wróżki? Łap talię wróżek. A może jesteś totalną jesieniarą? Proszę, talia w klimatach Halloween. Marzysz o feministycznych kartach? Proszę bardzo, wyrocznia księżycowa, duchowych przewodników, kryształów, bogów nordyckich, bogiń, snów, sekretnych światów, literatury klasycznej, szamańska, indiańska, wikańska, kochanków. Wymieniać dalej? Wszystko zależy od inwencji autora, od kształtu kart do ich tematyki. Do każdej talii wyroczni najczęściej dodawane są książeczki, które pomagają w interpretacji. Jest tam napisane znaczenie każdej karty, czasami są propozycje rozkładów tych kart oraz znaczenie w różnych aspektach, na przykład jakie znaczenie ma dana karta w normalnym życiu, a jakie w rozwoju duchowym czy też magicznym. Często też na kartach wyroczni są różne napisy. Na kartach Tarota mamy tylko nazwę karty i jej numer, a na kartach wyroczni może być tego o wiele więcej. Mogą być to złożone lub pojedyncze zdania, których zadaniem jest poniekąd odpowiedzieć na pytanie, jakie zadajemy kartom podczas ich losowania i zmusić nas do refleksji. No właśnie, uważam, że karty wyroczni są ekstremalnie łatwe w obsłudze i dzięki temu zyskują w porównaniu z Tarotem. Na przykład, kiedy zadamy pytanie kartą Tarota i je rozkładamy, no to odczytywanie Tarota można porównać do takiego odkrywania opowieści. Za nimi stoi cała historia, którą przecież chcemy poznać, kiedy dokonujemy odczytu. Natomiast kartą wyroczni zadajemy pytanie, wyciągamy kartę, pyk, pyk, patrzymy na znaczenie i nawet niekoniecznie musimy angażować w odczyt naszą intuicję. Oczywiście wyrocznia nadaje się super do ćwiczenia intuicji, jednak daje te opcje, że można je czytać bez pomocy intuicji, po prostu. Jeżeli miałabym Wam powiedzieć, które karty są lepsze, to byłoby to bardzo trudne. Dla laika, który chce zacząć swoją przygodę z kartami i nie chce się zniechęcić, karty wyroczni będą dobrym wyborem. Są ludzie, którzy pracują z różnymi rodzajami kart. Są i tacy, którzy nie lubią się z tarotem albo z wyrocznią. Prawda jest taka, że żadne z tych narzędzi nie jest od siebie gorsze. Kluczem jest poznanie ich, kierowanie się swoją intuicją i wybranie tego, z czym czujecie się lepiej, co się Wam bardziej podoba. Akurat jeżeli o karty wyroczni chodzi, to jeżeli chcecie zaopatrzyć się w swoją pierwszą talię, to jedynym warunkiem jest, żeby się Wam wizualnie i intuicyjnie podobała, żeby po prostu do Was przemawiała. I jak przy tarocie mówiłam, że im prostsze, bardziej klasyczne talie na początek, tym lepiej, tak przy wyroczni
możecie szaleć. Kto dotrwał do końca? Słuchajcie, czas na konkurs. Do wygrania taki oto zestaw ufundowany przez sklep Czary Mary. Nie zapomnijcie obserwować ich na Instagramie. Talia Tarota Everyday Witch, moja ulubiona talia kart. Tutaj akurat trzymam zafoliowane, nowiutkie opakowanie, które poleci do zwycięzcy. Ale pokażę Wam teraz moją talię. Piękne opakowanie skrywa książkę do nauki interpretacji kart oraz pojemnik na karty. No, uwielbiam te klimaty. Samo patrzenie na te karty poprawia humor i wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Dajcie znać, czy też tak macie. Dalej mam dla Was obrus. Piękny, ciemnogranatowy, wykonany z aksamitu, obrus w gwiazdy i księżyce, który możecie rozkładać i na nim wróżyć z kart. Oprócz tego jedna z moich ulubionych magicznych książek autorstwa Morgany, Poza miotłą, rozmyślania o filozofii Wicka. Świetna książka o magicznym rzemiośle oraz dodatkowo kalendarz Feng Shui. Zawsze do zwycięskich paczek dodaję jeszcze coś od siebie, jakieś małe magiczne upominki, kadzidła, świece, obowiązkowo też moje naklejki i wiecie, takie w tym stylu rzeczy, także pewnie będzie w tym magicznym zestawie coś jeszcze ode mnie. No, słuchajcie, ta nagroda to sztos. Co trzeba zrobić? Odpowiedzcie proszę w komentarzu pod tym filmem na pytanie, dlaczego akurat Ty miałbyś wygrać ten zestaw? Na końcu komentarza napiszcie nick z Instagrama standardowo. Pamiętajcie, komentarzy bez nazwy Instagrama nie biorę pod uwagę, bo właśnie przez Insta kontaktuję się ze zwycięzcami i tam też łatwo wszystko zweryfikować. Subskrybujcie ten kanał, obserwujcie mnie na Instagramie oraz obserwujcie profil Czary Mary, który ufundował dla Was te nagrody. Konkurs trwa od dzisiaj, a mamy dzisiaj 29 września do 14 października. Regulamin macie w opisie filmu, gdzie zawsze możecie zajrzeć. Pamiętajcie, czytajcie opisy. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że sklep Czary Mary przygotował specjalny kod rabatowy dla Was. Paranormalia 10 daje Wam 10% rabatu na zakupy za minimum 60 zł w sklepie Czary Mary. Kod jest aktywny do końca października, także korzystajcie z niego przy zakupach. To tyle w dzisiejszym odcinku. Czekam na Wasze komentarze konkursowe. Napiszcie też, czy wróżycie z kart, czy nie. Czy wolicie tarota, czy karty wyroczni? Piszcie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo.